Znajdź asymptoty i naszkicuj hiperbolę. 36 minus 9y kwadrat plus 4x kwadrat równe 0. Więc przypomnę może, że hiperbola to jest krzywa, która hiperbola, której środek symetrii jest środkiem układów współrzędnych, ma równanie x kwadrat przez a kwadrat minus y kwadrat przez b kwadrat równe 1 lub znaki odwrotnie, czyli y kwadrat przez b kwadrat minus x kwadrat przez a kwadrat równe 1. No i jedna z nich to jest ta czerwona, a druga to jest ta zielona. Każda z nich składa się z dwóch części zwanych gałęziami. Czyli nasze równanie tutaj nie jest w tej postaci standardowej, czyli najpierw musimy je doprowadzić do postaci standardowej. A więc co? Może przerzucimy 36 na drugą stronę. Czyli od obu stron odejmujemy 36 i otrzymujemy tak, minus 9y kwadrat plus 4x kwadrat jest równe minus 36. I teraz chcemy mieć po prawej stronie 1, a więc obie strony dzielimy przez minus 36. I otrzymujemy równanie w postaci standardowej, więc jest tak, 9 przez 36 to jest 4, czyli mamy tak, y kwadrat przez 4 minus i 4 przez 36 to jest 9, prawda? 36 przez 9 to jest 4, 36 przez 4 to jest 9, czyli minus x kwadrat przez 9 równe 1. Czyli to jest równanie w takiej postaci standardowej. I teraz sposób na znalezienie asymptot to rozwiązujemy to równanie względem y. Czyli co? Czyli y kwadrat przez 4 równa się, do obu stron dodajemy x kwadrat przez 9, wobec tego to zniknie ze strony lewej i to wygląda tak. No i może napiszmy to tak, że to jest 1 dziewiąta razy x kwadrat plus 9. I troszeczkę dalej przesuniemy. Mnożymy przez 4, czyli y kwadrat równa się 4 dziewiąte razy x kwadrat plus 9, czyli y równa się plus minus pierwiastek z 4 dziewiątych, czyli 2 trzecie razy pierwiastek z x kwadrat plus 9. Dobrze. No i teraz asymptota to jest ten wykres tej funkcji, czy plus, czy minus tych dwóch funkcji ma się zbliżać do pewnej prostej. I teraz tę prostą znajdujemy w ten sposób, że myślimy sobie o tym, że x jest bardzo, bardzo duże, czyli wobec tego ten pierwiastek, czyli dla dużych moduł x, pierwiastek z x kwadrat plus 9, no to w zasadzie, prawda, jest prawie pierwiastek z x kwadrat, czyli moduł x. Wobec tego, jak x jest bardzo duże, to ta krzywa zbliża się do prostej 2 trzecie moduł x, prawda? Czyli asymptoty, stąd mamy asymptoty y równa się plus minus 2 trzecie x. Dobrze, no i teraz, czyli już mamy asymptoty, teraz która z tych dwóch hiperbol, z którą sytuacją mamy tu do czynienia? No to najlepiej popatrzeć, prawda, jedna z tych hiperbol w ogóle x równe 0 nie może być, prawda? Tutaj dla tej czerwonej w ogóle nie ma takiego punktu, który ma współrzędną x równe 0. Tutaj widzimy, że jeżeli podstawimy x równe 0, prawda, tutaj to otrzymujemy, czy też może tutaj, tak, wstawiamy tutaj x równe 0 i otrzymujemy y kwadrat równe 4, czyli y jest plus minus 2.
Aha, czyli punkt 0, czyli ta hiperbola przecina oś plenową w dwóch punktach, plus i minus 2, czyli to będzie tak jak ta hiperbola zielona. Czyli teraz już wiemy wszystko i może narysujmy. Czyli jeszcze raz, asymptoty mamy. Asymptoty. Y równy plus minus 2 trzecie x. X równe 0, y równe plus minus 2. No i jeszcze to równanie y kwadrat równa się 4 dziewiąte razy x kwadrat plus 9. Wobec tego wygląd naszej hiperboli jest taki, że asymptoty, tak? 2 trzecie x, więc to są proste, które przechodzą przez 0. X równe 3, y równe 2. Raz, 2, 3, raz, 2. No i symetrycznie tu i tu i tu. Teraz rysujemy te asymptoty. To są asymptoty. Teraz x równe 0 przecina pionową oś w dwóch punktach plus minus 2. I to jest krzywa, która się zbliża do tych asymptot, prawda? Ona ich nie przecina. Jest troszeczkę poniżej i powyżej, prawda? Bo zobaczmy, że to tutaj, ten pierwiastek z x kwadrat plus 9 jest zawsze troszeczkę większy niż x, prawda? Czy też większe niż moduł x, prawda? Dla ujemnych x. Wobec tego to jest tak, że tutaj to leży nad tą asymptotą. O. Czyli to jest taka hiperbola. To są jej asymptoty. O.